Stany Zjednoczone, metoda in vitro, prawda? Tak, Hermany, lekko jest jeden bardzo szybki medyczny i anatomia się na protechnologię. Niemniej ważne, dobrze, ale to się stało. Dobrze jest. Jak się w ogóle ustalamy, jakie zachowania są stosowane, jakie nie są stosowane. Medyczny i anatomia się na protechnologię. Dobrze, że tak się stało. Dobrze jest. Ten program nazywa się kompleks. Medyczny i anatomia się na protechnologię. Dobrze, że tak się stało. Dobrze jest. Ten program nazywa się kompleks. Rozwiązanie problemu płodności małżeńskiej i płodności rodzicielskiej. Dlaczego dobrze się stało, że ten kompleks on opiera się na przyjaźni? Od A do Z, poprzez diagnostykę, poprzez odpowiednie leczenie terapeutyczne, poprzez określenie leki i również opiekę w trakcie ciąży i porodu. To jest właśnie ten kompleks. Czym się dowiemy to tym ludziom, jakie są plusy, jakie są. Po pierwsze, trzeba zacząć zawsze od spraw etyczno-moralnych. Wiele na temat się mówiło. Te kontrowersje są znane nie tylko w Polsce, czyli w Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych. Ta metoda in vitro opiera się absolutnie na inżynierii i to inżynierii technologicznej, gdzie kobieta w zasadzie nie podle są parę niepodle do tego jeśli instrumentalnie z jednej strony jakoś środką komórki jajowej, a z drugiej strony mężczyzna jakoś wypadnika. Oczywiście wszystkie te metody nie są absolutnie nie są jakieś tam obojętne na organizm, zwłaszcza tu kobiety mniej tutaj ryzykują. I to jest tak, że tutaj najkorzystniej wymarzono tą diagnostykę na protechnologii. I to chodzimy dlaczego. Jest tak, że to małżeństwo czy ta para nie może mieć dzieci, a nie tylko, że wskazujemy, a jest jakieś fakt niepokojne dzieci. Bierzemy pieniądze i tak idziemy na skrót, to jest rozwiązanie. Dom też do mnie w pozytywie in vitro, więc dochodzimy dlaczego. Przyczyny niepłodności są bardzo niewielkie. Większość, zdecydowanie większość poza niej da się wyeliminować. Niestety żyjemy w czasach, gdzie wszystko już natychmiast i najlepiej bezinjogowe wysiłków postępowania diagnostyczne, czyli rozpoznania. Dlaczego jest taka nie inaczej? Leczenia wymaga absolutnie zaangażowania małżonków czy pary partnerskiej. Musimy tutaj stosować określone procedury i określone parametry wykorzystywać. To jest bardzo dobrze, ale jednocześnie w tym małżeństwie, w tym małżeństwie rodzi się na wieści, no to oboje rodzi się w tym procesie diagnostyki, dochodzenia i leczenia uczestniczą, a nie tylko kobieta jako dawcy jajowej odbędzie dyplomana, popierana przez instrumenty chirurgiczne. Druga rzecz to są aspekty tak zwane nowe bezpośrednie medyczne. Jeszcze chciałbym podkreślić, że jeżeli chodzi o laboratorium, nie ma sytuacji, gdzie wytworzony w procesie
to się na tle. Że powinniśmy pójść za nowoczesnymi technologiami, ale czy ona rozwiązuje te problemy, o których pan wspominał i czy rzeczywiście leczy niepłodność? Nie chciałbym tutaj ojca trochę strofować. Technologia jest też nowoczesna. Nie dawajmy takiego światła, że to co gdzieś trzeba używać na szkle, to jest wątpliwe moralnie etyczne, to jest zawsze nowoczesne. Nie, naprawdę technologia opiera się na super nowoczesnych stawach diagnostycznych, leczeniu i tak dalej. Ja tylko chciałbym, żeby pan minister też o tym powiedział, tak? Że naprawdę również jest metodą nowoczesną. Natomiast dlaczego tak było? Tutaj mamy do czynienia z naszym
i tak dalej. I co z tego wyżej, kto bierze? Będziemy coraz młodsi, coraz bardziej się pewni, że to jest nieprawda. My się starzejemy. Starzejmy się normalnie. Starzejmy się zdrowo, to znaczy utrzymujmy swoją kondycję. Ale nie wierzmy, że to jest cuda. Procedura in vitro pokazała, że są jakieś cuda, gdzie wszystko da zrobić. Bo człowiek jest Panem Bogiem, proszę. Człowiek może wszystkim dysponować, wszystko może naprawić. To głęboka nieprawda, bo ta procedura technologiczna była przede wszystkim bardzo niebezpieczna dla kobiet. Nie mówię, że się zdarzały przypadki zgonu, ale się zdarzały. I to niestety, ludzie, że jest lesbem, że jest tania. Nieprawda, jest bardzo droga. Trzeba wykorzystać ileś tych cykli, stymulacji, pobierania komórki nerwowej, doświadczeń różnego rodzaju i to wszystko kosztuje. I że jest no, również skuteczny. Skuteczność tej metody przecież jest jasna, jest znana. Gdyby stosować bardzo takie zalecane przez pewne ośrodki, że tam jedno czy dwa, że nie można niszczyć zarodków, jednej komórki jajowej i tak dalej, to ta skuteczność tej metody byłaby około 15-20%, co przy zderzeniu z nadprą technologii. To skuteczność jest 75-80%. No wygląda, te wyniki są realistyczne, źle wyglądają, ale propaganda, ale wbijanie ludziom, że wszystko, co jest pewne, to że jest nowoczesne, dzisiaj ważne, bo to człowiek jest miarą naszych rzeczy i człowiek o wszystkim decyduje, a natura, prawa natury nie mają nic do tego, nawet względy etycznie opory etyczne, bo wiele karniało te opory w jakiś tam też da się podkreślić, że na prawie jest nowoczesna metoda, skuteczną metodą, bezpieczną metodą i opłaca się w nią inwestować. I tutaj tyle czoło, że jest to zrobione, że się zdecydował popierać właśnie takie technologie, a mówiąc do dzisiaj cały świat, zwłaszcza ta szczytna grupa mówi o ekologii. Co to jest ekologia z wykorzystywaniem procedury ucieczki ludzkiej, które się naszego? Co to jest ekologia, co to jest ekologiczne? Jeżeli mamy być bliżej, bliżej prawom naturalnym, bliżej moralnym zasadom, to musimy stosować inne metody. I tą metodą na pewno jest dobra technologia. Liczę na to, że te środki, bo te środki finansowe zostaną dobrze wykorzystane, niż wiele i polskich lekarzy, i polskich poradni, które się będą tutaj zajmować, polski szpital będzie miała duże doświadczenie, bo to jeszcze raz nie szpital będzie na tą rozmowę bardzo pionierski program na skalę europejską. Europa chciała iść do skrót, jak zresztą ojciec wielu słuchaczy mnie do Europy idzie do skrót w wielu sytuacjach i płaci ogromną Natomiast myślę, że będziemy pionierami, żeby te metody na dobrą skalę z dużym wsparciem pieniędzy państwowych, bo to też jest ważne, wykorzystać i pokazać ludziom, że można, można inaczej, można bezpieczniej, można etycznie i moralnie, lepiej i można. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Naszym gościem był pan poseł Bronisław Piecha, były wiceminister zdrowia. W okolicach Marsylii z ogniem zmaga się około 1500 strażaków, a przecież mieszkańców trzeba było ewakuować. Jak sytuacjami aktywizacja nie jest jeszcze stabilizowana, strażacy mają mnóstwo pracy i walczą o to, by zahamować rozprzestrzenianie się ognia. Mówił we francuskiej telewizji BFM TV prefekt Delty Rodanu. Wieczorem wstrzymano też ruch na lotnisku w Marsylii, by ułatwić lądowanie helikopterom gaszącym ogień. Pogoda. Dziś sporo przejaśnień, choć nad morzem, na wschodzie, w Małopolsce i na Górnym Śląsku zbierze się więcej chmur i może popadać deszcz. 17 stopni maksymalnie pokażą dziś termometry w Kielcach, Katowicach i Krakowie, 18 w Lublinie, Gorzowie, Szczecinie i Trójmieście, 19 w Warszawie, Toruniu, Wrocławiu i Łodzi. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Maciej Zakrocki, witam Państwa, zapraszam na EKG, tutaj już ożywiona od rana dyskusja gości, a są nimi pani profesor Elżbieta Mączeńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzień dobry. SGH i Narodowa Rada Rozwoju. Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes Dobrze Mowej Polski, Gościem Radia Maria jest ksiądz profesor Paweł Bor-
Krótkiewicz, Piotrek, witam serdecznie, szczęść Boże. Dużo marudzę na ten temat. Szczęść Boże, kłaniam się bardzo. Księże profesorze, hiszpańscy biskupie sprzeciwiają się ustawie dotyczącej dewiantów seksualnych. Chodzi o przepisy o integralnej ochronie przed dyskryminacją z powodu orientacji tożsamości płciowej w regionie Madrytu, uchwalone w ubiegłym miesiącu przez parlament. Jeżeli mogę prosić o komentarz, ale chciałbym, żebyśmy wcześniej wysłuchali informacji, którą przesłał do nas ojciec Marek Aczkiewicz z Hiszpanii. Mówi o komunikacie i stanowisku biskupów metropolii madryckiej. Czas porozumień, wymianie lamentacji, tak jak wynosi komunikat biskupów diecezji Alcalady Narewski Hetafe dotyczący przyjętej przez madrycki parlament ustawy o integralnej ochronie przed fobią LGBTI oraz dyskryminacją z powodu orientacji i tożsamości płciowej w regionie Madrytu. Wielu ekspertów, a także środowiska wychowawcze alarmują, że przyjęta ustawa to narzędzie do narzucenia ideologii gender. Polemiczna ustawa została przyjęta 14 lipca bieżącego roku, a tydzień później ukazała się w dzienniku urzędowym. Biskupi podkreślają, że opiera się ona na antropologii, która neguje różnicę płciową między kobietą i mężczyzną oraz cielesną duchową jedność osoby. Tym samym ustawa jest sprzeczna z prawem naturalnym oraz anuluje nauczanie Pisma Świętego i Kościoła. Ponadto zamierza nawet zabronić publicznej modlitwy za osoby, które proszą o nią, aby zmienić orientację w swoim życiu. Biskupi podkreślają, że ustawa jest atakiem na wolność religijną i sumienie, na prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, a także na wolność nauczania oraz na wolność osób do kierowania swoim życiem, czy też proszenia o pomoc, także religijną. Partie, duże związki zawodowe, większość mediów oraz dużo firm chce narzucić ideologicznie jedno myślenie, które anuluje wolność i odwagę, by szukać prawdy o ludzkiej osobie, jej cielesno-duchowej jedności i różnicy płciowej. Prawnie narzuca się ideologię, w tym wypadku ideologię gender, i ogranicza wolność sankcjami i prześladowaniami. Czytamy w nocie. Biskupi zachęcają wszystkich ludzi dobrej woli do dialogu. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Środowiska LGBTI zapowiedziało, że posłą biskupów do sądu, ponieważ nawołują do nienawiści. Księże profesorze, prawo naturalne, prawo stanowione, ideologię i no, kwestia dialogu, czy on jest możliwy. Argumenty, które możemy sobie nawzajem przedstawić. Bo banki wezmą na siebie wszystko. No zacznę od końca, mianowicie od tego, że dialog w tych bankach wydaje się coraz bardziej utrudniony, bo z jednej strony mamy do czynienia z głosem prawdy i rozumu, jaki reprezentuje Kościół. Wydaje mi się pewnie, że właśnie jedynie Kościół dzisiaj reprezentuje takie stanowisko oparte na rozumie, oparte na posłuszeństwo obywatelskie, świata. Natomiast z drugiej strony mamy zupełnie bełkot, mamy po prostu bełkot związany z tymi tendencjami psychologicznymi, czyli niestety, ale nie akceptowania przepisów psychicznych. Zaznaczyłbym mieszanie natury człowieka, demontaż tej natury człowieka z ukrywanie par homoseksualnych, czy biseksualnych, czy transseksualnych z parami małżeńskimi. Przepraszam tutaj może za ironię, ale no wyobraźmy sobie, że w dobie współczesnych napięć politycznych, jakie się państwo wprowadza w stanę zrównującą, niestety nawody, że armatami bronią palną i wierzy, że mają one ten sam charakter, odstraszający ten sam charakter militarny. No to jest oczywiście głupota, to jest ewidentna głupota. Ludzie z taką samą głupotą jest próba zrównania związków homoseksualnych z parami małżeńskimi. To nie jest kwestia prawa, to jest kwestia roszczeń, które są reprezentowane przez określone grupy nazwiskowe, które w gruncie rzeczy nie promują tych związków, ale degradują poniżają pary małżeńskie, dlatego że zawierają pałkę prawną. Dlatego że przejmują je przez te związki homoseksualne jako przywitanie. I dlatego chciałem powiedzieć, obserwując to, co dzieje się we współczesnym świecie, że z jednej strony no właśnie mamy do czynienia z nasilającymi się atakami ze strony ideologizowanych grup politycznych, a z drugiej strony mamy opór i zgodzam się, ze strony właściwie wyłącznie Kościoła katolickiego, że ten dialog jest bardzo trudny. Możliwy jest dyskurs, możliwa jest dyskusja i w tej dyskusji musimy zabierać głos i bronić
prostu pragnie oni ubiegu bronić też godności się na przeciwko temu, bo ja nie chcę a co teraz zrobimy, bo jeżeli na prawo stanowione jest, tylko zależy jakie ludzie mają sumienia, co na nich wpływa, bo po politykach katolickich, prawda, wierzących, no moglibyśmy się spodziewać, że będą stanowili mądre prawo w oparciu o prawo naturalne, że będą brali pod uwagę przekazania Boże i tak stanowili porządek społeczny, w którym no, nam będzie jakoś, no, przyjdzie nam żyć i normalnie funkcjonować. Tylko, że widzimy w Hiszpanii, ta rewolucja dokonuje się od dawien dawna. Pamiętamy chociażby manifestację 2,5 miliona ludzi w Madrycie, broniło rodziny, małżeństwa, no a i tak Zapatero robił co chciał. Próbują wykazać już w niektórych procesach sądowych, o których to jest przykład właśnie dyktatury władzy, która nie ma nic wspólnego z demokracją, nie ma nic wspólnego z autentycznym porządkiem prawnym, ale warto przypomnieć, że cała tradycja Europy, nawet jeszcze przed chrześcijańskim, wyrasta właśnie z bardzo wyraźnego rozumienia pewnej istotnej różnicy między prawem naturalnym a prawem ustanowionym. Warto przypomnieć tej Antygony Sofoklesa, która właśnie w imię prawa naturalnego sprzeciwia się władzy prawowitego władcy Kreona i postępuje wbrew prawu ustanowionemu, kierując się właśnie autentycznym sumieniem odczytującym prawo naturalne. Cała tradycja chrześcijańska mówi jednoznacznie, że jeżeli prawo ustanowione jest sprzeczne z zasadą sprawiedliwości, że jeżeli ono koliduje z prawem naturalnym, nie obowiązuje w sumieniu. I dlatego też no, po prostu my musimy takie prawo, takiemu prawu się sprzeciwiać. To znaczy nikt nie jest zobowiązany do tego, aby szanować takie prawo, aby to prawo rezerwowa, tak ucieka się do tej waluty w sytuacjach niebezpieczeństw i dlatego podlega takim dużym machaniom. Dlatego, że to jeżeli operujemy na bardzo małym zbiorze, no to też te wahania są dużo większe niż w przypadku na przykład kursu euro. Ale zgadzam się, że tak jest minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro skierował pismo do rzecznika praw obywatelskich w sprawie drukarza Sobodzi. Pewnie sprawa dość jest znana, liczył on, że Adam Bodnar wesprze go w staraniach, dlaczego uważam, sąd respektował konstytucję z wolności sumienia w sprawie drukarza, który odmówił wykonania usługi zleconej przez fundację LGBT. Tutaj Ziobro oświadczył wtedy, że nakazał wyrok polskiego sądu odwozu sądowi rozsądne standardy jest niebezpiecznym i ten ktoś nie będzie chciał do tego dostosować. Oczywiście no, może skończyć w sądzie, bo ta droga pozostaje każdemu. Ja sądzę, że nie jest w interesie banku, po pierwsze, masowe nieobsługiwanie kredytów, znaczy w sytuacji, kiedy by zaczęło się no, masowe niespłacanie tych kredytów, bo to by było dla banku bardzo dolegliwe. I druga sprawa, duża liczba spraw sądowych, w których rezultaty mogą być różne, bo jak wiemy, to są niezawisłe, tak, i sądy mogą trochę różnie oceniać poszczególne opłaty. Pan był ponieważ, tylko pan Jelenie wspomniał o ciałach, które wejdą w skład tej grupy. No to tylko szybciutko powiedzmy, to jest właśnie Komitet Stabilności Finansowej, Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowego Finansowego. Pan Grzesław jeszcze w tej sprawie. Ja chciałam, ja rzadko się w pełni zgadzam z panem Mordasiewiczem, ale tym razem się w pełni podpisuję pod tym, co powiedział, to po pierwsze. A po drugie chciałam nawiązać do tego, co powiedziała pani Piotrowska-Oliwa, że jednak tutaj jest kwestia bardzo delikatna, kwestia podejścia do prawa. To niestety jest problem, przed którym przestrzegał węgierski znany ekonomista Janusz Kornej, który napisał taki tekst, on jest dostępny w internecie, pod tytułem The Breaking Promises, czyli łamane przyrzeczenia, łamane umowy. I pokazuje, że niestety to zjawisko łamania różnego rodzaju umów jest niemalże ryba psuje się od głowy, począwszy od Maastricht, kiedy są przewidziane reguły, które przez większość krajów są nieprzestrzegane, do najniższych szczebli. I jeżeli erozja, gnicie państwa zaczyna się od gnicia prawa, wobec tego ważne jest, żeby tutaj bardzo do tego podejść w sposób taki, który by dawał, szanował i prawa banków, i prawa kredytobiorców. I zaczniemy tylko, bo za chwilę koniec pierwszej części, wątek, o którym też już mówiliśmy w minionych dniach, czyli 500+,
te dotychczasowe dyskusje dotyczyły głównie, czy da się sfinansować, czy nie. Po takiej jednej z wypowiedzi przedstawiciela rządu, który mówił, że może zabraknąć 5 miliardów, już wiemy, że nie zabraknie, wszystko będzie dobrze. Natomiast pojawiły się też informacje, na co wydajemy, czy Polacy wydają te pieniądze z programu 500+. 43% badanych mówi, że na podstawowe potrzeby, a więc zakup żywności i odzieży, 34% ponad, na opłaty związane z przedszkolem lub szkołą. Trzeci badany deklarował, że pieniądze wydał na edukację i zajęcia dodatkowe dla dzieci. 16%. Co trzeci. 16% badanych oszczędza, przy czym to są najczęściej osoby nieco starsze z tej grupy, które jak tam oceniają to badanie. Badacze mówią dlatego pewnie, bo to są już osoby, które na te podstawowe problemy pewnie nie muszą wydawać. Młodsi kupują dobra trwałego użytku czy remontują mieszkania. No ale ciekawy jest taki wskaźnik. 12% badanych wydaje te pieniądze na hobby i rozrywkę i na ten cel wskazują głównie mieszkańcy wsi. Wieś chce się bawić. Wieś zawsze chciała się bawić i często się bawiła. Ale to dobrze, no, ciężko dobrze, pracują, to niech też mają na to. Króciutki komentarz, pani Piotrowska, Oliwa, bo za chwilę przerwa. Do takich badań, one trochę idą wbrew różnym danym, na przykład z Biedronki, czy po prostu z bardzo dużych dyskontów ich wyników, czy te z ostatnich miesięcy sprzedaży samochodów, bo mam zawsze wrażenie, że tego typu badania, szczególnie jak już były gdzieś jakieś huczne zapowiedzi, że będziemy sprawdzać, ktokolwiek miałby to robić i w jakikolwiek sposób, że będziemy sprawdzać, na co idą te pieniądze. Więc jeżeli dostaje ktoś ankietę takiego wielokrotnego wyboru, to też mam zawsze wrażenie, że wpisze to, co druga strona chciałaby przeczytać, więc zachowałabym daleko posuniętą wstrzemięźliwość w stosunku do tych badań, bo jakoś wyniki, oczywiście to trzeba jeszcze parę miesięcy pokazać na wyniki sprzedaży tych dóbr podstawowych, czy szczególnie tych samochodów, na które ponoć się 500+ jednak rzuciło, mówiąc kolokwialnie. Byłabym sceptyczna wobec takich wyników. Gdyby to była prawda, to naprawdę edukacja, szkoła i przedszkole w okresie wakacyjnym, no to samo w sobie brzmi dosyć tak interesująco. Poczekajmy parę miesięcy. Pewnie otwór tym wątpliwościom zaraz po informacjach tutaj przedstawi pani profesor Mączyńska, ponieważ jednym z podmiotów badających te nastroje była Szkoła Główna Handlowa, więc nie może robić badań, które nie są wiarygodne. No jasne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Dzień dobry Państwu, nazywam się Anda Rotenberg. Zapraszam na program Antymateria w Radiu Tok FM czwartki o godzinie 14.40. Antymateria, czyli krótki, treściwy program o sztuce. Zapraszają Anda Rotenberg z Anną Wacławik-Korpik. Antymateria w każdy czwartek po 14.40. Reklama. A jak pan przygotowywał się do igrzysk? No, trenowałem, dużo trenowałem. Przede wszystkim ćwiczyłem polski gest zwycięstwa. Te nowe igrzyska w sklepach Euro. Samsung Galaxy J5 LTE za 699. Smart TV LG 43 cale. Wbudowane Wi-Fi za 1699. Laptop Lenovo. Procesor Intel. Windows 10 za 1199. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez noc przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzuch. Nie dopinam spodni. Z tymi butami nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że te problemy spowodowane są gromadzeniem wody w organizmie? Suplement diety Hydrominum daje naturalne składniki, które usuwają nadmiar wody z organizmu, łagodzą wrażenie odżywienia, ułatwiają odchudzanie, a dodatkowo zwalczają celulit wodny i pomagają usuwać to. Organizacja została założona.
przeżyjemy. Tą kartuszką wezmę coś na trawienie. Lepiej byś tabletki dostał, nie Medigestaj. Smacznie. A dlaczego akurat Medigestaj? Zwykła tabletka na trawienie nie działa od razu. Musisz czekać, aż podpuści się w żołądku. A Medigestaj trafia do żołądka. Przewiduje prawo kobiety do przerywania Medigestaj pobudza proces śmianek i dzięki temu zwiększa się produkcja soku żołądkowego. A dodatkowo zawarta w nim mięta sprawia, że trawienie jest efektywniejsze. No tak, jest różnica, nawet już ją czuję. Medigestan. Szybki sposób na trawienie. Medalowe ceny w Lidlu. I właśnie rusza sztafeta i pędzą, jakby chcieli przekazać, że markowe buty kosztują 74,90, a spodnie 29,99. I przekazują! Przekazują dalej tę pałeczkę i te buty i te spodnie. A te gołe fakty przekazywał Tomasz Zimow. Już teraz w Lidlu markowe buty Umbro lub Kappa, damskie lub męskie po 74,90, a damskie spodnie sportowe tylko 29,99. Lidl, co tydzień coś nowego. Moje mama zawsze była pełna energii. Bardzo nas umartwiło, kiedy pojawił się apetyt i opadła z kilku. Kupiliśmy jej w aptece apetizer senior, pyszny syrop pomagający apetyt. Mama, kup je ze smakiem. Apetizer senior, suplement diety na problem z apetytem u osób starszych. Trzydniowe posiedzenie w programie obrad znalazła się między innymi nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków. Radio TOK FM. Rządowy projekt ma zapewnić przejrzysty proces wydawania opinii o tworzeniu w poszczególnych województwach podmiotu leczniczego przez wojewodę oraz ministra właściwego do spraw zdrowia. 9.20, Filip Kekusze, zapraszam. Petro Poroszenko odpowiada Władimirowi Putinowi na oskarżenia w sprawie Krymu. Wczoraj rosyjski prezydent powiedział, że ukraińscy żołnierze wtargnęli na zaanektowane przez Rosję półwysepy, by przeprowadzić atak terrorystyczny. Ukraiński prezydent powiedział, że takie słowa to cyniczne pretekst do dalszych militarnych ruchów wobec Kijowa. Poroszenko dodał, że obwinienie Ukraińców o terroryzm na okupowanym Krymie jest tak samo bezsensowne i cyniczne, jak oświadczenia rosyjskiego kierownictwa o nieobecności rosyjskich wojsk w Donbasie. Prezydent Australii odpowiada na zarzuty imigrantów przebywających w obozie na wyspie Nauru. W tym tygodniu Guardian opublikował dokumenty, według których w ostatnich dwóch latach w placówce zgłoszono ponad 2000 przypadków przemocy seksualnej i napaści, a także przypadków samookaleczeń. Ponad połowa zgłoszeń dotyczyła dzieci. Minister do spraw imigracji w Australii, Peter Dutton, stwierdził, że imigranci kłamią, by otrzymać azyl w tym kraju. Do obozu na Nauru trafiają cudzoziemcy, którzy nielegalnie próbują przedostać się do Australii. Wielokrotnie pojawiały się doniesienia o bardzo złych warunkach życia. Wydzielone. Ciąg dalszy. To więc dlatego, gdyby Jezus żył w XX wieku, w XXI, to też by go zabili. Ludzie są źli, ludzie są obłudni, ludzie są fałszywi. Nawet rzekomo pomagają, a wysysają ostatnie kawki pieniądze. Stąd się dzielić, jak to mamy na YouTube, prawda? Do podziału. Nie będzie do żadnego podziału. Przez sądy dostawienie się na procesie w sprawie niedopełnienia obowiązków przy organizacji lotu prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku. Proces arabskiemu i czterem innym osobom w trybie prywatnym wytoczyli bliscy kilkunastu ofiar katastrofy. Arabski nie stawiał się na dotychczasowych podstawach. Dużo słońca dziś w Polsce, chmury i przelotny deszcz, przede wszystkim na południowym wschodzie kraju i na północnych krańcach. Wciąż raczej chłodno, jak na sierpień. 17 stopni w Kielcach, Katowicach i Krakowie, 18 w Lublinie, Gorzowie, Szczecinie, Trójmieście, 19 w Warszawie, Toruniu, Wrocławiu i Łodzi. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Nowelizacja o zatrudnieniu pracowników tymczasowych zapowiada też m.in. wiele nowych sankcji za niedostosowanie się do przepisów. Wszyscy tutaj wyższe do 100 tysięcy złotych. Nowe przepisy poparły zarówno zrzeszenia akademickie, jak i pani Grażyna Piekowska-Oliwa, pani Grażyna Wardasewicz, pani profesor Elżbieta Mączyńska, reprezentująca SGH. Jest to tyle ważne, że zakończyliśmy krytyką, a co przynajmniej wątpliwościami pani Grażyny Piekowskiej-Oliwy, że badania, na co Polacy dają 500+, no, nie muszą być wcale takie dokładne, a badanie robiło m.in. Szkoła Główna Handlowa oraz Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych. Tylko przypomnę, to głównie budziło wątpliwości, że aż na przykład 1/3 badanych twierdzi, że wydaje pieniądze z 500+ na edukację i zajęcia dodatkowe dla dzieci, albo na płacy związane z przedszkolem lub szkołą, na to wydaje ponad 34% badanych. Pani profesor, też wątpliwości.
Wszystkie badania ankietowe obarczone są pewnymi słabościami. Sami to wiemy, bo niejednokrotnie jesteśmy przepytywani. Nasze odpowiedzi są obciążone subiektywizmem, także nastrojem, dozą cierpliwości, którą mamy poświęcając czas na takie kwestionariusze. Ale badania, które prowadzi Szkoła Główna Handlowa, zawsze cechuje należyta dbałość o reprezentatywność próby. 900 osób było blisko objętych, co jest tak wyszliwsze w badaniu statystycznym próbką taką. Tak. I w związku z tym przy wszystkich tych zastrzeżeniach, ja rozumiem te zastrzeżenia i można je mieć do każdego badania ankietowego, to jednak jak jest nawet jakaś skala błędu, no to takie badania jednak coś pokazują, jakieś proporcje. Czyli jeżeli 30 co trzeci mówi, że wydaje na edukację, to należy się spodziewać, że sporo pójdzie na edukację w różnej formie. Przedszkola, może ktoś zamiast do państwowego pójdzie do prywatnego, może odwrotnie, ale w każdym razie kupowanie książek, pomocy dydaktycznych, to ja nie miałabym tutaj takich wielkich wątpliwości, że duża część przypadków dzieci na to pójdzie. Bo każdy, kto ma dzieci, wie, jak duże nakłady muszą być ponoszone, te nakłady związane właśnie z edukacją. No miejmy nadzieję, że tak będzie. A teraz już zapraszam Państwa w drugiej części, jak zwykle, na cykl dobrych wiadomości. A co? A ja zacznę. Z pierwszej strony dzisiaj chyba pulsu biznesu Ciech idzie na giełdę niemiecką we Frankfurcie, na Börse. I będzie podjął decyzję o złożeniu wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji na giełdzie papierów wartościowych w Frankfurcie w ramach tak zwanego dual-listing, co pozwala być notowanym na bankierem wyłożyć uczelnik, co zostaje w Warszawie. No i co się dowiaduje w końcu głos Gazeta Zespisze, Szlachetka się nie nauczy, prawda? No to będzie udawane, nienaturalne. Pomagania ludziom też się nie nauczy. Jeżeli na zakonnicę ma powołanie, to na zakonnicę ma powołanie. Ja nawet słyszałam, że w przypadku firmowych powiedział Janeczka Sobicka, kiedy zbrała dzieci bez opieki, proszę Państwa, pomagała z domu dziecka i Marek Czowni i 25-6 chłopaków. I teraz ten Marek też to samo robi, co ona udaje przynajmniej, że podaje kawę, to jemu się wydaje, że on się to opiekuje. To są takie, wiecie Państwo, cechy, które człowiek w sumie ma, ale są one wybujane, są one wyolbrzymione. Wychodzą za granicę. I bardzo dobrze, tak? A potem dochodzi, jak tylko dłużej się wie, więcej ma się doświadczenia, no tak samo jak i ten szatan wiadomo, to do nadużyć dochodzi. Albo w tym bloku balkoniki, facet, taki dziadu, którego mieszkał ten Mikołaj Święty z dużą brodą, który paczki wysyłał po całej Polsce biednym dzieciom, które już całkiem nic nie miały, to ten facet 400 zł od niego brał. To już nie jest dobra wiadomość. Tak? 400 zł brał od niego. Ten dwie godziny tam stał te książki, z którą to sprzedawał czasopisma. No. Problemów światowych. Tam dostawał 500 ponad złotych z opieki społecznej, tam mu zabierał 400 zł. Tylko dlatego, że kontem mieszka. Bo ty Mikołaj bogaty jesteś. Tak, ty są warszawiacy, to są właściwie jakby nie ludzie, którzy zapomnieli drugą wojnę światową, jak mordował wręcz, nie wykorzystywał, bo ten klasy wycinał Hitler, ale jak mordował, coś okropnego, że tutaj na Saskiej Kępie Niemen uczył się w szkole, to jest święta prawda. Święta racja, że człowiekiem gardzi człowiek. No to póki jest okazja, każdy to będzie robił. Ewka Sołacy Kultury z Wistora Trojka mówi, że każdy kotlety zawiera, każdy kotlety podciąga. Ekstra, to na smaki to trzeba jechać na wolę. Ale ja mówię na razie o Sołacy Kultury Stalina i Lenina, że tam też kradną ci kucharze, kradną kotlety, ci kucharze kradną mięso, ci kucharze podbierają kotlety, ci kucharze podbierają mięso.
Państwa, a Eska wściekła, bo ma te kotlety cienkie i klientów straci. Udziały? Profesor, pan minister środowiska Jan Krzysztof, witam serdecznie, szczęść Boże. A ucieczka, czy chęć wyrwania się z rodzimego opiekiełka? Panie Grzyna, po prostu pani, czy to może mieć jakiś związek, jak autorzy tekstu, rozumiem, mogą sugerować z tym, że po prywatyzacji Ciechu było mnóstwo różnych zastrzeżeń, które się skończyły i dość ostrym raportem NIK-u co do tejże prywatyzacji. No a co tu dużo mówić, też idzie o wniosku do prokuratury. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że co nie powiedzieć o polskiej giełdzie i jej kondycji, co pan Osiek bardzo słusznie zauważył, że pakiet, bo były ostatnio podawane dane, pakiet tych kluczowych instytucji, spółek Skarbu Państwa przeceni się w ciągu ostatnich miesięcy ponad 25 miliardów. To jest ogromna kwota, która tak naprawdę wyparowała z giełdy i osłabia pozycję polskiej giełdy w ogóle w rejonie. Nie ma się co porównywać do Deutsche Börse, która jest ogromną giełdą i cenioną, uznaną na świecie. Można spekulować, czy będzie sojusz z giełdą londyńską, czy nie, przy Brexicie, ale bo to wszystko zostało zawieszone. Natomiast na pewno dla Czechów byłby to dobry znak. Jest to dual listing, czyli z giełdy warszawskiej by się spółka nie wycofywała. Natomiast wszelkie jakieś domniemane, wymyślone, insynuacyjne rzeczy, które by się działy koło Ciechu, na to inwestorzy zachodni są bardziej impregnowani, jeżeli giełda taka jak Deutsche Börse miałaby te akcje w swoim obrocie. No, to już całe spekulacje na temat raportu NIK-u i procesów prywatyzacyjnych. Bardzo łatwo się ocenia różne procesy prywatyzacyjne z perspektywy wielu, wielu miesięcy. To, że Ciech w momencie sprzedaży kosztował X, bodajże w okolicach 30 zł za akcję, a w tej chwili ta cena jest kilkukrotnie wyższa, nie wynika z tego, że nagle ta sama spółka w tej samej kondycji kosztuje dużo więcej. Tam zostały przeprowadzone bardzo gruntowne procesy restrukturyzacyjne. Powiedzmy sobie prawdę. Wszedł prywatny właściciel, który uciął natychmiast wszystkie nieefektywności związane z sektorem państwowym. I to podniosło znacząco wartość spółki. Doszukiwanie się w tym jakiegoś drugiego dna, to jest po prostu ta nasza taka psychoza i polityczne gonienie królika, którego się nigdy nie może dogonić. I to jest niestety nasze, to rozumiem pod tym kątem polskiego piekiełka. To są insynuacje, spekulacje, a tak naprawdę chodzi o czystą, naprawdę ciężką pracę menedżerów, którzy zrestrukturyzowali firmę, ergo podnieśli jej efektywność. Podstawowe procesy ekonomiczne. Już oddając głos pani profesor, tylko przypomnę, tak, dla porządku, ta akcja przy sprzedaży była 32 zł 13 groszy, tak dokładnie. Dzisiaj Ciech to lider europejskiego rynku chemicznego z przychodami 4 miliardy złotych rocznie. Ja sądzę, że Ciechowi można pogratulować, bo po pierwsze Deutsche Börse to jest dobry adres. Nie każdego tam przyjmują. A po drugie to jest to wyjście na rynki globalne szersze, o czym mówił pan prezes Mordasiewicz, i co rzeczywiście jest zgodne z założeniami przewidywanymi w programie rządowym, programie pana premiera Morawieckiego. A teraz pora na państwa dobre wiadomości, choć czasu nam zostało 4 minuty. Mam najlepszą wiadomość, na jaką Polacy mogą liczyć. Teraz wiemy, dlaczego byśmy chcieli, żeby pan dzisiaj do nas przyszedł. W dodatku jest to wiadomość zaczerpnięta ze stanowiska rządu wobec prezydenckiego projektu obniżenia wieku emerytalnego. Możemy z radością poinformować, że życie Polaków nadal szybko się wydłuża, średnio co roku o 2 miesiące. Ale patrząc na pana, powiedzmy sobie szczerze, nasze życie, w sensie facetów, tak wcale się szybko nie wydłuża. O tak, 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 nawet szybciej niż kobiet. Podejrzenia, po co ta pani tam przyszła, po co ten pan tam przyszedł, to takie niesmaczne, nie? Rzeczywisty wiek przejścia na emeryturę w przypadku mężczyzn wynosił w 2013 roku 60 lat, a w roku 2015 już 63 lata. W przypadku kobiet wynosił w roku 2013 59 lat, a w roku 2015 już 61. Oznacza to, że nadal jest najniższy w Europie, tak? Ale
następuje wyraźna poprawa. No, z 60 lat do 63, to znaczy w ciągu dwóch lat zaledwie o 3 lata. Pana poprawa, teraz, od razu powiedzmy. Ale zaraz. Nie, to znaczy, że wzrasta zatrudnienie osób po 60, wzrosną emerytury, jest zatrudnienie dla tych osób, bo inaczej by te osoby przecież nie pracowały. Czyli wszystko wskazuje na to, że nadrabiamy zaległości, ponieważ przez 90 lat w Polsce obowiązywał ten sam wiek emerytalny, a w tym czasie nasze życie wydłużyło się o blisko 20 lat. I teraz, jaki jest wniosek? Powinniśmy się z tego cieszyć, żyjemy coraz dłużej, no i coraz dłużej pracujemy. A jaki jest postulat rządu? Co prawda, żyjemy coraz dłużej, możemy pracować coraz dłużej, bo życie w zdrowiu w Polsce w tej chwili, na przykład dla 60-letniej kobiety, 24 lata ma wszystko, 60-letnia kobieta ma przed sobą 24 lata życia, przy czym 12 lat życia w zdrowiu. Czyli rząd mówi tak, no fantastycznie, żyjemy dłużej, możemy pracować dłużej, obniżamy wiek emerytalny. No jak to będzie, to jeszcze oczywiście nie jest przesądzone, chociaż na pewno te zapowiedzi są bardzo poważne. Ja jestem w stanie to skomentować. Ja, ale patrzę na to, jest minuta 32 sekundy. Ja bym chciała po przerwie się wypowiedzieć na ten temat, bo mam troszkę szerszą sprawę, jeśli proszę. To jest w sensie dobrej wiadomości. Dobrej, tak? Ale... wymagającej dłuższego komentarza. No, the floor is yours. Ja mam jedną krótką. To bardzo dobra wiadomość dla 800 tysięcy rolników, że tak jak nie płacili składek zdrowotnych, nadal nie będą ich płacić, bo rząd nie czuje się na siłę podjąć reformy. Chociaż dla przypomnienia, 6 lat temu był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który nakazał rządowi coś z tym zrobić. Widać, że nie ma rządu na rolnika i taki jest tytuł w dzisiejszej gazecie prawnej. A to było lokowanie produktu, chciałem zauważyć. To znaczy lokowanie produktu, że tak, że 800 tysięcy, a na poważnie. Bardzo dobra wiadomość też w jednej z gazet dzisiaj. Podsumowanie wydatków telekomów na szybki internet, na rozwój sieci światłowodowej, czyli tak naprawdę zbliżenie nas do świata. Jeżeli telekomy zrealizują to, co jest policzone, zresztą to już jeden z operatorów wyraźnie mówił o 2 miliardach, wykorzystanie środków pomocowych, czyli mówimy o 6 miliardach złotych, które zostaną zainwestowane w sieci światłowodowe, to oznaczałoby naprawdę bardzo duży skok cywilizacyjny. Pominąwszy pewnie dalsze istnienie plam gdzieś w miejscach, gdzieś na głębokich wsiach, to jednak nam w stosunku do Europy, jeżeli chodzi o penetrację siecią optyczną, jesteśmy niestety na szarym końcu. Dostępność do internetu jest, ale to jest internet komórkowy, natomiast światłowodów nam brakuje. Te 6 miliardów inwestycji to jest bardzo dobra wiadomość. Brakuje też już nam czasu w tej część, więc oddajemy go na informacje w Radiu Tok FM. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. To jest dzień, w którym od rana związkowcy organizują na Śląsku jakieś akcje, najpierw bladym świtem do... Zrzucili się na profesjonalny biznesplan. Inwestora znaleźli samolotnienie wyroku. Nie będzie oznaczać, że decyzje, które nowa rada podejmowała... Tysiące z tych zakwestionowanych recept zostało wystawionych przez lekarzy, którzy... Dziś się wiadomo, kierowcy stoją w korkach, błądzą po centrum... Cieszy się też kierownik bar, bo jak mówi, w styczniu klienci skarżyli się na zły smak potraw. Godziny szczytu. Magazyn reporterów. Od poniedziałku do piątku po 17. Bartosz Dąbrowski, gorąco zapraszam. Reklama. A jak pan przygotowywał się do igrzysk? No, trenowałem, dużo trenowałem. Przede wszystkim ćwiczyłem polski gest zwycięstwa. Te nowe igrzyska w sklepach Euro. Samsung Galaxy J5 LTE za 699. Smart TV LG 43 cale. Wbudowane Wi-Fi za 1699. Laptop Lenovo, procesor Intel, Windows 10 za 1199. I ekstra raty 50 razy 0% w sklepach Euro i na euro.pl. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepasimina. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety Hepa. A pozostałą część będzie musimy poddać zabiegom ochronnym zgodnie z planami ochronnymi, zgodnie z założeniami Natury 2000. W końcu będziemy mogli powiedzieć, ale tylko i wyłącznie na bazie dokładnej inwentaryzacji,
kto ma jak gdyby rację, czy ci ludzie, którzy tam mieszkają, którzy mówią, my tu byliśmy, my tu pracowaliśmy, te lasy sadziliśmy, jesteśmy w tej chwili zrozpaczeni, co się dzieje z tymi lasami, gdyż tam no, to, co ojciec wspomniał, wybucha gradacja owadów patogennych, to jest powiedzmy, no, swego rodzaju epidemia, jak powiedział, którą możemy tylko i wyłącznie zwalczyć w ten sposób, że zaczniemy działać przeciwko temu, żeby zahamować proces rozrastania się epidemii na całą Puszczę Białowieską. Ale część pozostawimy własnemu losowi i zobaczymy, jaka będzie reakcja tego systemu z punktu widzenia właśnie sieci wyznaczonych dla Natury 2000, z punktu widzenia właśnie tych siedlisk ważnych dla Natury 2000, z punktu widzenia gatunków, z punktu widzenia oczywiście procesów zachodzących w tym środowisku. Ja chcę powiedzieć już na koniec, że ekologia to nauka, która opiera się na trzech podstawowych elementach. Pierwsza rzecz, to musi, nie ma, można zrozumieć no, funkcjonowania i stanu systemów przyrodniczych bez znajomości historii tego terenu, jak również, o ile tam występował człowiek, a na terenie Puszczy Białowieskiej działalność gospodarcza człowieka jest udokumentowana od kilkuset lat, prawda? Tam jest to, powiedzmy, tą historię trzeba znać. Tam ta historia rzeczywiście jest. Druga rzecz, to ekologia to jest również matematyka, czyli z jednej strony historia, z drugiej strony matematyka. To matematyka, czyli dokładne wyliczenie wszystkiego, łącznie z dynamiką liczebności populacji, prawda? Jaka jest rola poszczególnych gatunków i to trzeba wziąć pod uwagę. No i trzecia sprawa to jest znajomość procesów przyrodniczych, czy też procesów no, prawa naturalnego, czy też prawa boskiego, a ono się między innymi opiera na gatunkach, a gatunki to jak gdyby nuty, na którymi powiedzmy posługujemy się, które musimy znać po to, żeby zrozumieć procesy zachodzące w przyrodzie. I te gatunki inwentaryzujemy również siedliska, inwentaryzujemy również pewien zasób węgla organicznego w drzewostanie w glebie mineralnej i patrzymy, jak te procesy przebiegają i porównamy, kto ma w tej chwili rację. Czy ci, którzy uważają, że to jest nietknięte ręką człowieka i pozostawi własnemu losowi, zobaczymy, jak zareagują te siedliska wyznaczone dla Natury 2000 i gatunki cenne z punktu widzenia Natury 2000 i jak zareagują te gatunki, gdy zaczniemy je ratować zgodnie z planem zadań ochronnych, zgodnie z tym, co mówią leśnicy, zgodnie z tym, co mówi miejscowa ludność. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za informację, za komentarz. Panem Bogiem i do usłyszenia. Dziękujemy, szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Więcej chmur i przelotny deszcz możliwe na wybrzeżu i na południowym wschodzie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Kapitał, gospodarka. Maciej Zatowski, zapraszam. Okazuje się, że te firmy, które miały teoretycznie być spółkami dywidendowymi, długoterminowo mieć dywidendę, która będzie pozwalała się zapłacić za studia dziecka za 15-20 lat, no to z tą dywidendą raczej musi się pożegnać, ponieważ te spółki muszą realizować strategiczne interesy państwa i kupują kopalnie, które są w całej formie finansowej. Generalnie twoje pieniądze, które zainwestowałeś, państwo się z tobą umówiło, zawarło umowę, to będzie to w konia. No. Wydaje mi się, że niestety jest to każdy z biznesmarki, każdy z biznesu politycznych w Polsce ma taki track record
łamania umów, że na przykład Wielkiej Brytanii ciągle w handlu są obligacje wyemitowane na pokrycie kosztów wojny chrystianskiej, czyli Chodzi o tak, tutaj również bym bardzo mocno akcentował wiarygodność państwa. Tutaj wspomnieliście oczywiście o tej reformie OFE przez rząd poprzedzonej. Ona, tutaj oczywiście możemy dyskutować, czy ona była dobra, czy zła, ale z takiego punktu czysto socjotechnicznego to było po prostu coś fikcznego, bo ludzie nagle zostali w mniemaniu okradzeni najgorszym w świecie, to rzecz ujmując. I tutaj również premier Morawiecki często to akcentuje bardzo mocno, że to trzeba będzie odbudować zaufanie, tak? Teraz jest nowa propozycja emerytalna również. No również na tym zaufaniu będzie się między innymi opierała. Tam są zmiany naprawdę bardzo głębokie, dosadne. No i to również będzie skutkowało tym, że ludzie będą do tego podchodzili jak przysłowiowe właśnie kwestie. Czyli kwestia, milionerów w Polsce, jak na pierwszy rok się wydaje się być bardzo dobrą informacją, ale tutaj jest bardzo dużo różnych Błogosławionaście między niewiastami. Tak, tak, tak. Pozwalają na to. I teraz rolą państwa, według mnie, powinno być tylko i wyłącznie zachęcanie, nie jakiś nadzór, który będzie bardzo ingerował w ich biznes, tylko właśnie zachęty. A ja bym chciał powiedzieć jedno, że złośliwość jest dobra, pod tym względem mówimy o milionerach. Podstawą też tego układu państwo obywatele jest to, że szanujemy własność prywatną. Szanujemy ją wspieramy ludzi w realizowaniu indywidualnych marzeń o szczęściu. A jeden z tych elementów tego indywidualnego marzenia o szczęściu, którego to na przykład zakłada rodziny, jest również zabezpieczenie swojej przyszłości, jakiejś pewności. Więc dajmy ludziom poczucie tego, że oni mogą uczciwie, oczywiście, ale poszukać na siebie. I to też oznacza, i tutaj widzicie, w takim sprawiedliwym, bo mamy kolejny wyrok Trybunału Konstytucyjnego. No nie, wyrok Trybunału. I to, co jest kompletnie absurdalne, w jakimś sensie też klęską pewnie polskiej opozycji politycznej, jest to, że ona nie potrafi wytłumaczyć, że skóra Trybunału jest ten, który później może się przełożyć na zestaw elementarnych praw związanych z możliwością korzystania ze swojego majątku. To są takie podstawowe dla mnie rzeczy. Znaczy, ludzie muszą mieć poczucie pewności tego, że coś zarobią dla siebie, to będą mogli mieć takie rzeczy dla siebie, że oczywiście oddadzą dużą, uczciwą część. Szczerze mówiąc, przygotowując tą audycję, nie spodziewałem się, że tak o ten temat, to jest tak fundamentalny kwestii. To na sam koniec mogę jeszcze dodać, że we wszystkich intencjach Ojca Świętego Dziennik Gazeta Prawna liczył milionerów według tego, kto ile zadeklarował dochody w deklaracji PIT, natomiast nie można definicji bogactwa. Jedną z takich definicji jest posiadanie miliona dolarów majątku wartości miliona dolarów, czyli takiego szybko ochronionego, to może być gotówka, to może być akcja, to jest definicja finansowej bank kredycki. I według tej definicji w Polsce milionerów jest 43 tysiące, dla porównania Wielkiej Brytanii jest 2,4 miliona. Trochę do zrobienia. Marek Kultan powiedział, że great is good, przyszłość jest dobra. No to mamy przykład tego, jak Chrystę potrafi być państwo. Resort finansów przygotowuje projekt ustawy, który sprawi, że automaty do gier, które na ręce bandyci trafią tylko i wyłącznie pod skrzydła totalnego transportowego. Resort mówi, że będzie to miało bardzo dobre konsekwencje zdrowotne, ponieważ będą na przykład w takich automatach totalizatorowych wyświetlane informacje dotyczące tego, ile graczy przegrał pieniędzy, w związku z tym będzie realizowane przez prezydenta cel z 2,5 do 3 miliardów złotych ekstra. Może trafić do budżetu państwa, jeśli totalizator zajmie się jednorękimi bankami. Dziękuję bardzo, dobrze.
Tą informację można ubrać.